O, to będzie dobre. Dlaczego takie gry już nie powstają w Fallout? Tylko mam nadzieję, że to będzie odniesienie do Fallouta 1 i 2, a nie na przykład... Nie wiem, no nawet Fallout New Vegas, mimo że był świetny, bo może nie był bezpośrednio robiony przez BTSD. <laughs> no, musi być jakiś sztylecik wbity w BTSD. Ale dlaczego takie gry już nie powstają? Kiedyś to było, widzowie. Co my, co my tutaj mamy od yy, gry wideo. Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcje ze społecznością, więc zostaw po sobie followa War. War never changes. Te oto słowa mogliśmy usłyszeć prawie 30 lat temu w intrze do pierwszego Fallouta. Postawiły one fundamenty pod jedno z najciekawszych growych uniwersów oraz wybiły się one tak mocno do świadomości graczy, że chyba każdy musiał je kiedyś usłyszeć. Bez wątpienia pierwszy Fallout był grą przełomową w czasie swojej premiery, a nawet wybiegał on daleko w przyszłość ze swoimi podejściami, a produkcje, które powstały. Przede wszystkim wiecie, co było najlepsze w Falloutach pierwszych, jedynka i dwójka. To, że multum możliwości był wymieszany z absolutnym, no wtedy nieistniejącym, ale no, no w dzisiejszych czasach ludzie by pierdolca dostali, ale nawet wtedy to było nie do pomyślenia, co mogłeś tam zrobić pod względem podejmowania decyzji, decyzji rozwoju swojej postaci, jak to, w, na czym ty się skupisz w rozwoju swojej postaci, jak to będzie mogło otwierać nowe furtki w rozgrywce, nie? Jak na przykład pójdziesz w dyplomację, jak tam mogłeś. Tam mogłeś chłopa przekonać, żeby sobie. No, strzelił samobuja, nie? No wszystko mogłeś tam robić. Świetna była ta gra. To jest jak. jak kiedyś dojdzie do miesiąca retro, który. <gry> który zapowiadam już od, od, od dawien dawna, to musimy ograć Fallouta 1 i 2. Bo. No, no to są. To są klasyki. Trzeba to znać. W podobnym okresie nie mogły się równać z możliwościami, jakie dawała gra od Black Isle Studios od rozwoju postaci aż po różne sposoby wykonywania misji. Geniusz pierwszej części zdołał jedynie przewidzieć sequel, który rozwijał mechaniki oraz naprawiał niedociągnięcia poprzedniczki. Jednak no, rynek gier wideo bardzo szybko się zmienia i ewoluuje. Pomysły i rozwiązania, które były jeszcze 15 lat temu, mogą być obecnie nieakceptowalne. Więc czy pierwszy Fallout jest przestarzały? W którym roku Fallout 2 wyszedł? Więcej chyba niż 15 lat temu, nie? Kurwa, na pewno więcej. No kurwa, oczywiście, że więcej. No, 15 lat temu to było le, ledwo 2009 rok. Kurwa, nie no, Fallout 98 rok. ...starzały? Cześć, ja jestem Skurik, a w tym filmie postawimy... Skurik. ...pytanie. Zapraszam. Zacznijmy od tego, jak to wszystko się zaczęło. W 1988 roku został wydany pierwszy Wasteland i można powiedzieć, że jest on swego rodzaju ojcem serii Fallout. Stworzony przez m.in. Briana Fargo, czyli szefa nieistniejącego już studia Interplay, odpowiedzialnego za takie produkcje jak Baldur's Gate oraz Planescape Torment. W Wastelandzie można znaleźć wiele podobieństw do Fallouta, jak m.in. charakterystyczny czarny humor, czy to, że oba te tytuły dzieją się w postapokaliptycznym świecie. Jednak przez fakt, że prawa do marki należały do Electronic Arts, Interplay postanowiło stworzyć własne uniwersum. W fazie koncepcyjnej miało być grą fantazy Oraz co ciekawe, inny koncept mówił o grze, w której mieliśmy podróżować w czasie. Lecz te pomysły zostały odrzucone. I twórcy. O kurwa, nie wiedziałem, że jest e, polskie tłumaczenie Fallouta. O ja jebę, kurwa, zagrałbym sobie Fallouta. te ten. te, 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 te jedynkę albo dwójkę. Dwójkę, raczej bym dwójkę ogrywał. Dwójka chyba lepsza od jedynki. Chociaż. Nie no, dwójka lepsza. PEGA post-apo i nadali mu tytuł Vault 13. W międzyczasie pojawiły się problemy, przez które gra nie wiem czemu ja mam hiszpańskie napisy, powiem szczerze. <laughs> nie mam pojęcia, nie, nie wiem czemu. Co, co ten, co ten YouTube? No halo, wyłącz mnie to! Gra mogłaby wcale nie powstać, ale jak dobrze wiemy w 1997 roku na półkach sklepowych mogliśmy w końcu dostać grę Fallout The Post-Nuclear Role-Play Game. W tak naprawdę dużym skrócie wygląda historia powstania pierwszego Fallouta. Ale o czym w tak zasadzie on był? Fallouty przedstawiały świat zniszczony przez wojnę atomową, a klimat zatrzymał się w latach 50. ubiegłego wieku. Przez to nie brakuje dziwnych futurystycznych robotów albo odniesień do tamtych czasów. Ludzie, żeby przeżyć, schowali się w specjalnych stronach wybudowanych właśnie na wypadek wojny. W grze wcielamy się w jednego z mieszkańców krypty o numerze 13, który musi opuścić bezpieczne mury swojego schronienia, aby wyruszyć na postnuklearne pustkowia w poszukiwaniu hydroprocesora, ponieważ bez niego mieszkańcy krypty zostaną pozbawieni dostępu do wody pitnej. Na odnalezienie procesora przybysz z krypty ma 150 dni. W taki sposób prezentuje się historia, jak i setting fallouta. Sama w sobie fabuła jest dość prosta i mało skomplikowana, jednak to nie przeszkadza w odbiorze gry. Nie znajdziemy tu żadnych twistów fabularnych czy zaskakujących zwrotów akcji. Historia w pierwszym falloucie jest tak naprawdę pretekstem, abyśmy wyruszyli na pustkowia. I nie uważam, żeby było coś w tym złego. Ale są jeszcze zadania poboczne, które oferują znacznie więcej ciekawych historii. I co w tym wszystkim najlepszego? To to, że można do nich podejść na różne sposoby. Dla przykładu i przede wszystkim każde zadanie poboczne, to jest to, co bardzo brakuje we współczesnych grach. Zadania poboczne, wbrew swoim nazwom, oferowały oddzielne, małe takie wątki główne. Wiecie o co mi chodzi, że jakby kurwa, czułeś. Że brałeś udział w pomniejszej historii, która miała swoją wagę, nie? A nie na zasadzie: O, zadanie poboczne, ono, ono nic nie zmieni w świecie, ono jakby nie ma znaczenia, whatever. Chris Paul 94, pierwszy miesiąc Subika na Kiku. Witam serdecznie, dziękuję bardzo za wsparcie. Witam, witam. 495. Subskrybent na kanale. Bardzo dziękuję, witam serdecznie. jeden z pierwszych zadań jest uratowanie dziewczyny z rąk pewnego gangu. Można wejść z pistoletem w ręce i siłą ją wydostać z rąk bandytów. Albo przygadać ich szefa, aby po dobroci ją wypuścił. Nawet ostatniego... W zależności czy miałeś właśnie postać pod charyzmę, bo mogłeś jej zrobić takiego totalnego barbarzyńcę bruta, nie, który jak Chyba w Falloutie dwójce było tak, że jak kompletnie miałeś zerową charyzmę, to twoja postać nawet nie umiała mówić. Po prostu nie potrafię się dogadać z nikim, więc to coś pięknego. jest możliwość pokonania w pacyfistycznie. Lub dzięki swoim zdolnościom doprowadzić do wybuchu jego bazy. W Falloutie spora część misji posiada kilka opcji na jej wykonanie. Choć miałem z niektórymi pewien problem. A mianowicie ciężko było mi określić, co dokładnie mam zrobić. Brakowało mi tu jakiegoś. Ale to jest znamie starych gier. Stare gry nigdy nie prowadziły gracza za rękę. Masz grę i naucz się. Wykombinuj. Wy Proszę bardzo. To była część gry. To, to takie kombinowanie, odkrywanie. I nie miałeś jeszcze internetu, więc nie mogłeś sobie wejść na, nie wiem, tam Wikipedię czy, czy whatever. No, może później jeszcze, jak już wchodziła tam jakaś noostrada czy coś w tym stylu, to sobie wchodziłeś na jakieś fora dyskusyjne, nie? Na jakieś PHP postawione czy coś w tym stylu. Eee, ale no, to, to, to było piękne, no to, to było zajebiste. Nawet jak się zaciąłeś, no to kurde, no zostawiałeś gierkę na jakiś czas, później do niej wracałeś, albo nie wiem, kolega z klasy ci powiedział, że to przeszedł, a ty, o kurwa, spróbuję u siebie. Albo przychodził do ciebie do domu i ci przychodził dany element, jak się na czymś za, za, zaciąłeś. loga w którym dostałbym krótki opis zadania, bo jedynie co jest. Jest to nazwa misji jaką mamy wykonać, żeby nikt nie zrozumiał mnie źle. Nie przeszkadzało mi to, że gra nie prowadzi mnie za rączkę, tak jak jest to w współczesnych tytułach, tylko chciałbym wiedzieć na czym polega dane zadanie. Transkrypcja rozmowy z embedzem albo opis jak z gotika uważam, że byłby dobrą opcją. A jeżeli chodzi o postać jaką się wcielamy, możemy wybrać jeden z trzech gotowców, albo stworzyć własnego bohatera. System tworzenia postaci został oparty na autorskim systemie SPECIAL, który jest akronimem od siedmiu głównych statystyk. Pierwotnie miał on jednak bazować na GARPSie, który był uniwersalnym zbiorem zasad dla gier RPG, ale autorom owego systemu nie spodobał się zbyt groteskowy humor Fallouta oraz jeszcze kilka innych rzeczy, w tym ikona dla całej serii, jakim jest VOLTBOY. Dlatego musieli zrezygnować z GARPSa i opracować własny system. I w taki oto sposób narodził się SPECIAL, w nim na stałe rozdajemy punkty w statystyki główne, takie jak siła, zręczność czy szczęście. Wybieramy perki, które oprócz korzyści mają również efekty negatywne, oraz umiejętności typu posługiwania się bronią lub retoryka. Na papierze wyglądają bardzo fajnie, ale jest z nim pewien problem: a mianowicie, większość rzeczy jest zwyczajnie bezużyteczna. Dla przykładu. Tak, no, 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 dokładnie, jak nie miałeś rozwiniętej retoryki czy tam charyzmy, to bez kitu twoja postać podchodziła i z kimś gadała i było bić, jebać, uh, uh, uh. co kompletnie się różniło, jak miałeś tą charyzmę rozwiniętą i mogłeś na przykład, no, chłopa przekonać do wszystkiego, nie, jak miałeś odpowiednią manipulację rozwiniętą. I to w każdym pobocznym questie, czy głównym wątku, no było multum możliwości jak do tego podejść. Gra cię nie prowadziła za rączkę, ty po prostu naturalnie według własnego widzimisię podejmowałeś takie decyzje jak, jak dany element ugryźć. sobie na tapet charyzmę. Z czym wam się kojarzy? Pewnie będzie ona miała wpływ na dialogi, albo jakieś relacje z NPC-ami. Otóż nie. Charyzma wpływa na ilość członków drużyny, jakich możemy wziąć albo umiejętność hazardu, która, jak sama nazwa wskazuje, wpływa na nasze umiejętności w grach hazardowych. Z drugiej jednak strony mamy rzeczy, bez których bardzo utrudnimy sobie rozgrywkę. Na przykład, gdy nie wymaksujemy zręczności, która ma wpływ na ilość naszych punktów akcji. Albo gdy nasza postać ma małą inteligencję, nie będziemy mogli wykonać niektórych czynności albo zadań. Ponieważ nasza postać będzie za głupia, aby coś mądrego powiedzieć. To akurat uważam za dość fajny aspekt. Zajebisty. To, postaci Uważam, że nie daje on wielkiego pola do manewru, jeżeli chodzi o tworzenie różnych buildów. Za to nie mogę nic złego powiedzieć o progresji postaci. No tak, w Fallout'cie raczej nie robiłeś buildów. Była taka jedna meta, która no wiadomo ci pozwalała na... Łatwiejsze rozgrywanie tej walki turowej, ale przez wyrazistość i wagę każdej umiejętności, którą mogłeś rozgrywać, to to dawało ci zupełnie inne pole do popisu w danej sytuacji, zupełnie inne doświadczenie względem chociażby innego gracza. Każdy zdobyty level ma dla nas znaczenie i w pewnym stopniu jest odczuwalny. Ulepszanie posługiwania się bronią czy otwieranie zamków ma wpływ na nasz gameplay. Jednak najlepszą rzeczą w rozwoju postaci są perki, które zdobywamy raz na kilka leveli. To właśnie one diametralnie wzmacniają naszą postać. Gdy odblokujemy atut, który zmniejsza nam koszt punktów akcji do każdej broni i zamiast jednego strzału jesteśmy w stanie oddać dwa, czujemy się niepokonani. Właśnie tego typu rzeczy sprawiają, że każdy kolejny poziom jest dla nas nagrodą, mimo iż sam system tworzenia postaci nie jest jakoś wyśmienity, za to bardzo mocno nadrabia dobrze zrobioną progresję. Co do postnuklearnego świata, jaki przyjdzie nam zwiedzać, jest on podzielony na kwadraty, a my z mapy świata wybieramy, na jaki obszar chcemy się udać. Na mapie są również zaznaczone główne lokacje, w których znajdziemy jakieś zadania lub zaopatrzymy się w zasoby. Świat jest w zasadzie w pełni dla nas otwarty, co oznacza, że jeżeli wiemy, gdzie jest dokładnie ten sposób odkrywania świata w Falloutie też bardzo mi przypomina sposób poruszania się, odkrywania świata w Dune od kraju Interactive. Taka też stara gierka, którą bardzo bym chciał ograć kiedyś na jakimś takim cyklu retro. Bo tam też miałeś mapę, którą eksplorowałeś tymi żyrokopterami, ale też losowo mogłeś wpadać na, nie wiem, na Harkonnenów albo odkrywać randomowe sicze z Fremenami. I to kurwa, było naprawdę taki, dodawało taką imersję otwartego świata, tak proste rozwiązanie, nie? Tak czułeś, że to rzeczywiście było otwarte. Znajduje się hydroprocesor, możemy się tam udać. Jak już przy hydroprocesorze jesteśmy, zatrzymajmy się przy nim na chwilę. Jak wspomniałem wcześniej, na odnalezienie go mamy 150 dni, po których mieszkańcy krypty umrą. Mam jednak dość mieszane odczucia co do limitu czasowego na to zadanie. Rozumiem w pewnym sensie ideę, jaka stała za dodaniem go, bo cały czas z tyłu głowy że zegar tyka i musimy się pośpieszyć z poszukiwaniami. Jednak w czasie grania czułem pewien dyskomfort, ponieważ bałem się, że nie będę w stanie odnaleźć procesora. Dlatego też nie chciałem wykonywać zadań pobocznych, ponieważ zabierały mi cenny czas. Choć istnieje opcja dodatkowych 100 dni za drobną Opłatą, cały czas czułem stres i pewien pośpiech związany z poszukiwaniami. Z jednej strony dobrze, że taki limit czasowy istnieje, bo wyeliminował on dysonans narracyjny, Ale z drugiej strony pojawia się pewien dyskomfort z ciągle tykającym zegarem. Wracając do świata, właśnie dzięki jego otwartości... A to też chyba dodaje do imersji, nie? Właśnie to, że masz presję czasu, masz zadanie do wykonania, no i jasne, możesz sobie gdzieś tam iść w bok i pomóc tam... Jakiejś kobiecie w potrzebie, czy coś, tam, coś w tym stylu, ale musisz się liczyć z tym, że przez to, że zmarnujesz czas na to, to nagle się okaże, że no sorry, sorry. Zegar tyka i czasu już nie masz. Bardzo dużo... Nie oglądałem jeszcze serialu. Dowiemy, ...interesujące nas rzeczy. Można równie dobrze olać wszystko inne i pójść od razu na walkę z ostatnim bossem. Według mnie tą otwartość dopiero się docenia przy kolejnych podejściach. Gdy rozpocząłem moją przygodę, czułem się bardzo zagubiony i ciężko było mi określić prawidłową kolejność wykonywania lokacji, bo jej nie ma. Gdzie mam teraz iść albo co w tym momencie zrobić? Ale po ukończeniu gry jestem w stanie docenić jego kreację oraz otwartość w podejmowaniu decyzji, jaką oferuje. W kwestii walki jest ona oparta na systemie turowym w przeciwieństwie do innych RPG-ów postawych w podobnym okresie, które opierały się na aktywnej pauzie. Nie Mistrujemy wszystkimi członkami naszej a jedynie naszą postacią. Każda czynność, jaką chcemy wykonać, kosztuje nas pewną ilość wspomnianych już wcześniej punktów akcji: poruszanie się przez korzystanie z ekwipunku, aż po atakowaniu przeciwników. Walka jest wręcz banalna w kwestii nauczenia się jej zasad oraz mechanizmów. Warto też zaznaczyć, że nigdy nie mamy 100% szans na trafienie w przeciwnika. Licznik blokuje się na 95%, więc zawsze jest szansa, że nasz atak chybi. Natomiast, gdy korzystamy z broni palnej, mamy możliwość oddania bardziej precyzyjnego strzału w konkretną część ciała przeciwnika. Celując, dla przykładu, w nogę, można go obalić, co spowoduje utratę jego tury, a gdy uda nam się trafić w głowę, jest bardzo duża szansa, że przeciwnik od razu umrze. Ważne też jest odpowiednie pozycjonowanie, ponieważ gdy przeciwnicy są ustawieni w kolumnie przed graczem, za pomocą serii pocisków można zabić kilku za pomocą jednego strzału. Ale nie tylko dlatego warto zwracać uwagę na nasze rozmieszczenie, bo w Falloutie jest też friendly fire, więc może dojść do sytuacji, w której nasz towarzysz wpakuje nam całą serię z karabinu prosto w nasze plecy. Jakby co, przeciwników też się dotyczy i oni również mogą zaatakować swoich sprzymierzeńców. Mimo, że system walki nie jest skomplikowany, to przynosi on dosyć sporo frajdy i satysfakcji z rozwalania całego miasta bandytów. Choć i tu mam małe zastrzeżenie, przez większość gry czułem, że gra była w stosunku niesprawiedliwa. Niektóre starcia były wymagające i zmusiły mnie do ponownego wczytania gry, ale wiedziałem, że jestem w stanie je zwyciężyć za pomocą sprytu. Jednak jest jedna walka, która mnie kompletnie wymęczyła, a jest ją pojedynek z ostatnim bossem. RNG ewidentnie było po mojej stronie i zdarzyło się, że na start walki dostawałem kryta za całe moje HP, nawet po obniżeniu poziomu trudności najniższy, wciąż zupełnie losowo byłem one shotowany nie pomagał fakt, że non stop pojawiali się supermotanci, którym również zdarzało się mnie one-shotować. Była to jedyna taka sytuacja przez całą grę, więc nie biorę jej jakoś bardzo do siebie, bo istnieją inne metody na pokonanie last bossa. Powoli kończąc mój wywód o pierwszym folaucie. Czy jest on obecnie grywalny? Jak najbardziej. Uważam, że pomimo lat na karku, Fallout dalej pokazuje jak powinno się tworzyć świetne RPGi. Może odstraszać jego grafika czy niektóre archaizmy, bo jednak jest on czasami nielogiczny. Na przykład w jednej lokacji, aby przejść przez działające bramki energetyczne, trzeba użyć opcji naprawy. Zdarzyło mi się również kilka razy skorzystać z Wiki, żeby dowiedzieć się o jakichś zadaniach. Natomiast nie powiedziałbym, że to kompletnie psuje całe doznania z rozgrywki, bo mimo wszystko są to jedne z naleciałości tamtych czasów. Ponieważ. Tylko kwestia, czy to jest, że gra jest źle zrobiona, czy po prostu dzisiejsze gry tak zmiękczyły i tak nauczyły się, tak nauczyły graczy, graczy bycia prowadzonym za rączkę, że jak dostaniesz grę, która cię po prostu wrzuca i mówi powodzenia, że wtedy ale ja, ale o co chodzi, co ja ma, mam klikać, ale dobrze będę klikał, jak tak będę klikał. Kurde, no ja o, o wiele bardziej wolę gry, które, no, no, dadzą mi spokój, po prostu dadzą mi spokój i sam sobie mogę metodą prób i błędów wykombinować, nawet jeśli błędy będą mocno boleć. Ciekawa gry, że były często nielogiczne. Mogłoby być dużo gorzej, ponieważ taki Planescape Torment, który powstał dwa lata później, jest bardziej archaiczny od Fallouta. Pozostaje jeszcze pytanie, jak. On... Ale Planescape Torment też był, też był bardzo dobry, chociaż on bardziej chyba bym powiedział do Baldurów yy, nawiązywał niż, niż do Fallouta. Działa na nowych systemach. Wiadomo, że często stare tytuły mają problemy z rozdzielczością albo i z uruchamianiem. Grę ogrywałem w wersji GOGowej oraz testowałem ją na innych launcherach I działała mi bez większych problemów. Normalnie się odpalała oraz obsługiwała współczesne rozdzielczości. Choć było kilka lokacji, w których co jakiś czas gra losowo się wywalała do pulpitu. Na całe szczęście znalazłem fanowską łatkę, która naprawiła ten problem. Więc pomimo wielu problemów, to przy pierwszym Falloutie bawiłem się dużo lepiej niż przy Falloutie New Vegas, który w pewnym momencie mnie wynudził. Natomiast podczas grania w jedynkę bawiłem się wyśmienicie i im dłużej o nim myślę, tym podoba mi się coraz bardziej. Dlatego mogę wam z czystym sumieniem polecić sprawdzić pierwszego Fallouta. Bo Drugiego też już się praktycznie nie tworzy. A co wy sądzicie na temat pierwszego Fallouta? Graliście, a może planujecie? Dajcie znać w komentarzach. A jeżeli chcecie się dowiedzieć, co sprawia, że do jednej gier wracamy chętniej niż do innych, odsyłam was do tego materiału. Trzymajcie się i do następnego. No i cześć. Nie, no, Fallout, absolutna klasyka. Yy, Imo, zdecydowanie ludzie powinni, powinni sobie ograć, jeśli tak y, interesują się gamingiem szerzej. Ja wolę dwójkę Fallouta, od jedynki chyba, chociaż no to, też to już ładnych par lat minęło, jak, jak grałem no. w Fallouty. Ale dwójka chyba była takim pikiem, jeśli chodzi o klimat Falloutowy, o poczucie progresji i wolność. Przede wszystkim wolność, której coraz mniej jest w życiu, na świecie, w grach.